Cześć, witajcie, Jack Gadowski, czyli Jacek Gadzinowski. Dzisiaj pokażę wam cały dzień z mojego życia. Jedna z pierwszych rzeczy rano, która jest na kempingu, poza myciem zębów i myciem się w ogóle, to jest obczajka, czy dzisiaj w ogóle wieje, czy jest wiatr najlepiej zachodni. No co patrzymy, dzisiaj jest północ-zachód, więc może coś będzie po południu. Jak jestem w chałupach, to zazwyczaj mieszkam w tego typu rodzaju przyczepach jak tutaj, ale kiedyś to bardziej się mieszkało w namiocie, czy też w samochodzie nieraz się spało. No widać, tu już są dywaniki wyłożone, tam już jakieś lampiony, kuchnie i tak dalej. To się bardzo mocno zmienia na Helu. No dobra, to oceniłem, czy jest już ten wiatr, patrzę, co jest na wodzie, czy są ludzie. Jeżeli jest całkiem dobry warunek, idę właśnie pływać. Jak nie wieje, to ja się tam nie degeneruję w jakiejś przyczepie albo nie używam żadnych używek, natomiast przychodzę tutaj sobie ćwiczyć, oczywiście kalistenika, a tutaj dziewczyny i chłopaki ćwiczą co? No crossfit. Morning routine to obczajanie tutaj właśnie tego typu samochodów. Tutaj mamy salon wystawienniczy między przyczepami. To są surferskie fury. Tutaj trzeba się polansować i chyba o to tutaj chodzi niektórym ludziom. Nie wiem, mocno się to zmienia. Kolejna część morning routine, czyli wizyta w kiblu i pod prysznicem. Tutaj często kolejki osiągają półtorej godziny. No dlaczego? No ponieważ ludzie, nie wiem, czasami się nie myją, a później rano wstają i myślą, że nagle będzie pusto, a to błąd. Wjazd do kempingu, tutaj następuje obczajka, kto przyjechał. No niektórzy odbijają się od ściany, no ponieważ wcześniej nie znaleźli sobie miejsca parkingowego czy miejsca w przyczepie. A to jest helski streetwear. Poza przyjemnościami, oczywiście, że tu można sobie wypocząć, czy popływać na kajcie windzie, no ja też tutaj pracuję, przyjmuję wszystkie jakby zlecenia, prowadzę firmę. Tutaj akurat wpadło mi zlecenie do takiego inwestora, który kupuje mieszkania, więc widzimy tutaj timelapsa, a jeszcze inne rzeczy, które tu robię tak pracowniczo, po prostu jako firma, też zobaczycie dzisiaj. Wynajmujemy w kilka osób takie miejsca, za każdym razem inna przyczepa, no i ona jest praktycznie gotowa do zamieszkania w komplecie, nawet są pościele. Tutaj jest dość przestronnie. Praktycznie mieszka tutaj 4 lub nawet 5 osób. No dobra, wstawiłem nowe foto na Instagram. Czas do pracy. Będziemy zaraz kręcić materiał z Summer Caravanning Show. Życie helskie to nie tylko praca czy przyjemność, ale przede wszystkim życie towarzyskie. Odwiedza się znajomych na różnych kempingach, a dla niektórych można przyjść na Lanzarene, czyli molo, na Trójce. Tutaj możemy wjechać longiem, zakupić ciuchy Quicksilvera na przykład, shorty za jedne 400 zł. No i nieodzowny atrybut polskiego surfera, czyli czapa z pomponem. No nie mam teraz czapy. No teraz jestem na Summer Caravanning Show. Tutaj nie jestem po to, żeby oglądać sobie przyczepy czy jakieś samochody, domki i wjazdy na chatę robić, tylko tutaj jest praca, spotkałem też klienta. No i może coś niedługo zobaczycie ciekawego na YouTubie u mnie czy gdzieś indziej. To by było na tyle z Helu. Jedziemy dzisiaj do Gdyni, jutro ciąg dalszy, a film rozdzielamy na dwie części. Zapraszam was na drugi dzień, czyli drugą część filmu. Dzisiaj było więcej pracy, a zaraz zobaczycie, co się działo. Moja praca nie polega na tym, co widzicie, tam, że w YouTubie sobie robię jakieś tam wesołe filmiki.
Tylko od 7 lat pracuję na własny rozrachunek. Wcześniej pracowałem w korporacjach, a teraz mam jednoosobową działalność gospodarczą. Oczywiście filmy też robię, ale przede wszystkim zajmuję się marketingiem internetowym, doradzam w wizerunku i tak to się toczy. Też staram się dobierać tak pracę, żeby mieć czas na kajta, na podróże i to mnie w tym wszystkim jara. Nieprzypadkowo jesteśmy na dworcu, ponieważ wjazd na chatę i wiele podróży związanych z tym, co robię na YouTubie, to było związane po prostu z przemieszczaniem się. Także ta kamera to jest taki trochę symbol tego, co się stało przez 4 lata. Na początku nagrywałem tylko i wyłącznie na GoPro, które było przyczepione przy kasku. Dopiero po 3 latach dorobiłem się czegoś takiego jak tutaj. Zainwestowałem. No i wszystko dzieje się po prostu stopniowo. To nie jest tak, że wam przychodzi od razu to wszystko, więc też o tym pamiętajcie, że na sukces trzeba zapracować. A w szczegółach, co jest poza tym YouTube'em? No 7 lat temu przestałem pracować w korporacjach. Ja już tam swoje odbębniłem. No i zdecydowałem, że będę robił na swoim. No i generalnie jak to życie prywatnego przedsiębiorcy, sam odpowiadam za wszystko, czy mam zlecenia, czy ich nie mam, czy zarabiam, czy ktoś mi płaci faktury, czy płacę podatki na czas i tak upływa mi każdy dzień po prostu użeranie się tak, z takimi bieżącymi sprawami, no i wymyślanie ciągle nowych, no bo konkurencja nie śpi. No życie jest przyziemne, ja nie zbawiam świata tym, co robię jako przedsiębiorca, no staram się być po prostu uczciwie płacić podatki w Polsce, nie oszukiwać nikogo, no i też nie być przez kogoś oszukany, czyli dbam po prostu, z kim robię biznes. Dzięki, że ze mną byliście przez ostatnie 2 dni. Jeśli chcecie coś więcej jeszcze wiedzieć, dajcie znać w komentarzu. Z chęcią odpowiem na wasze pytania. I subskrybujcie Sandomierskiego, bo warto. Trzymajcie się, strzałka.